Miasto z wizją.pl. To dla Was zmieniamy Szczecin. www.miastozwizją.pl. Parę dni po oficjalnym otwarciu naszego kąpieliska szczecineckiego na Mickiewicza rozmawiamy na temat tej inwestycji. Rzadko otwieramy coś z taką pompą. Przyjechał marszałek, przy okazji zobaczył miasto i różne inwestycje nasze szczecineckie, ale ja bym chciał tutaj dosłownie w paru zdaniach powiedzieć coś na temat tego obiektu, na którym teraz jesteśmy. Myślę, że mało jest w Szczecinku tak klimatycznych miejsc, a może inaczej, tak? Właśnie dużo jest klimatycznych miejsc, ale myśmy powinni bardzo dbać o to, że jak robimy jakiekolwiek inwestycje, żebyśmy do tego klimatu lat międzywojennych nawiązywali. Ta nasza plaża z kąpieliskiem jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów szczecineckich. Gdybyśmy prześledzili różnego rodzaju pocztówki z początku XX wieku, z lat 20., 30., pojawia się ciągle motyw secesyjnej plaży, na której bawi się pełno ludzi, skaczą do wody z takiej drewnianej wieży. Są pomosty, te pomosty tworzące 50-metrowy basen. One oczywiście zostały zrobione już na miarę XXI wieku, ale stare się rozpadły. Nowe dzięki dofinansowaniu udało nam się wybudować. To jest ta inwestycja, która teraz została oddana. Ja tylko chcę powiedzieć, jak tu już przetniemy, żeby zawsze tu było bezpiecznie i wszyscy dobrze się tu bawili, bo bezpieczeństwo przede wszystkim. Kosztowała 1 600 000 złotych. Powstało ponad 1000 metrów kwadratowych pomostów. Dwa kąpieliska, jedno dla pływających, drugie dla niepotrafiących pływać. Każde z nich po 1000 metrów. Także naprawdę obiekt, którego mogą nam zazdrościć. Nie wiem, czy na wodach śródlądowych podobna budowla w ogóle w Polsce jest. No i mamy jeszcze do zrobienia to, co widać tam w tle, czyli te secesyjne przebieralnie. Marszałek był zachwycony, obiecał otwarcie jeszcze jednego konkursu, do którego będziemy mogli aplikować i myślę, że jeszcze również pieniądze na ten obiekt znajdziemy. A najfajniejsze jest to, że dostaliśmy do tego bardzo duże dofinansowanie, więc tak naprawdę po stronie miasta koszty były naprawdę niewielkie. Myślę, że wszystkim nam będzie to kąpielisko przy Mickiewicza służyć teraz przez kolejne kilkadziesiąt lat. Miasto z wizją.pl. To dla Was zmieniamy Szczecinek. www.miastozwizją.pl.